Chyba dzisiejszego, a nie tam. Będziesz biegł? Wiesz, jak może dobrze biegasz? Ja nie mam nowego lusterka. Cicho bądź. No i co? Zmagania już na samym początku będzie dużo emocji związanych słuchajcie, z waszymi tutaj osiągnięciami czwartkach lekkoatletycznych i później będziecie mogli udowodnić to wszystko na trasie dzisiejszych biegów Kubińskiej Mili. A przypomnę, że jest to już 20 chyba pierwsza Kubińska Mila, także bardzo ta Kubińska Mila tak skleiła się w wiosnę nad Wisłą i kolejny raz z rzędu rozpoczynamy to nasze wielkie Kubińskie Święto Wiosny na Wyspę, ponieważ Kubińska Mila jest pierwszą imprezą w ramach tego naszego weekendowego święta i dzisiaj my to rozpoczniemy i cieszymy się, że taka duża fala rzesza. Pierwsze klasy, drugie i tak pomalutku będzie to wszystko się toczyło, ale ja pozwolę sobie tutaj co jakiś czas do was krzyknąć, zaprosić na linię startu i wtedy będziemy rywalizować. A teraz zapraszam wszystkie osoby, które brały udział. Joanna Paszkiewicz, Karolina Adamska i Aleksandra Strusińska. I to są dziewczyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca w biegu na 60 metrów Kubińskie czwartki lekkoatletyczne. Paszkiewicz na drugim miejscu, Karolina Adamska i trzecie miejsce Aleksandra Strusińska, ale chyba Aleksandry nie ma. Także serdecznie. Już panowie idą i tutaj mamy dyplom, proszę panie Adamie, dyplom, a trener Roman Kwapi wręczy medale za pierwsze miejsce. Tak, i tutaj jednej dziewczyny nie mamy. I skromny dyplom, skromny medal, ale pamiętajcie o tym, że to pięknie później wisi na ścianie i jak będą do was koledzy, koleżanki, wtedy tutaj z medalami podchodzą i widzimy, zobaczcie, jakie dziewczyny są dumne. Ja się tylko zastanawiam, jak one dzisiaj będą tutaj rywalizowały, bo mamy dzisiaj sprint. O, a tutaj pani Gosia podchodzi do mnie na uczucie wychowania klinicznego ze szkoły podstawowej numer 2 i mówi o złotych medalach, sztafetach, o złotych. Na to podium jak biegał w tej rywalizacji na 60 metrów. On nie wie o co chodzi, ale trudno. Ale wszedł na podium i dostanie medal. Nie wszystkim się to zdarzy. I widzimy kolejnych zawodników już, którzy tutaj są nagradzani. A ja przypomnę, dzisiaj zmagamy się na tyle kolejne dekoracje. I Feluciak, zapraszamy całą ekipę i proszę tutaj dyplomy, medale, a my musimy przyspieszać, bo za chwilę będzie godzina zero, a widzimy, że coraz więcej sił tutaj nas wspiera. Już się robi ciasno na tych wszystkich trawnikach, pod tymi drzewami już dzieciaki leżą. Dobrze, że ten mur od nas jest tak okupowany, ale to za chwilę już dzieciaki muszą się tam troszeczkę regenerować przed swoimi biegami. Serdeczne gratulacje dla chłopaków, kina dla reporterów już się skończyła i są, one są tutaj w całej swojej trasie na podium i one tutaj walczyły ciężko i te 300 metrów pokonały. Przypomnę, 300 metrów to już dystans jest dłuższy od 60 i te dziewczyny mogą dzisiaj odegrać tutaj kluczową rolę w dzisiejszych zmaganiach. I teraz mamy już, słuchajcie, kolejną kategorię wiekową. Pierwszy podium należy do SP2 w Kubinie. Jestem ciekaw, jak to drużynowo dzisiaj SP2 chce wykraść to rywalizację drużynową, jeżeli chodzi o drużynowe startowanie, od jakieś nagrody, a wiemy, że sponsorzy są, że sponsorzy napisali i że ci sponsorzy przeznaczyli pieniążki na zakup sprzętu sportowego. Najprawdopodobniej nauczyciele wychowania fizycznego wybiorą to do swoich szkół. Na lekcji wychowania fizycznego szkoda, bo to taka chwila dla reportera mogłaby być i mogliby tutaj się przez chwilę cieszyć, poczuć się jak wielkie gwiazdy. No zobaczymy, jak to będzie. Serdecznie. Ja już widzę Dominik, to jest pewnie faworyt tych biegów dzisiejszych. Proszę bardzo, to wręczenie dyplomu. Pierwszy, kto tutaj nam był? Panie Adamie, Marek Karytewski, Marek, jesteś już wśród nas. Jak jesteś, to zapraszamy Ciebie do nas. Czeka na Ciebie medal i dyplom. A jeżeli Ciebie nie ma, to nauczycie wychowania fizycznego. Przekażę. Wręczyć dyplom i medal. To są panowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w swojej kategoriach. A nie wiem, że oni wystarczyli. Ej, stań tam, szybko. To jest Marek wśród nas. I już,
cały 50 cm, to już wiecie, to już jest 40 cm, to już dzisiaj tutaj dziewczyny będą na pewno rozwiązały to pod siebie pana Dana Kacparka i od trenera Romana Kapita. I dziewczyny tutaj wszystko tak zwana sesja zdjęciowa. Tutaj jest i widzimy, i są kolejne trzy zawodniki. I to są, to przypomnę, dekoracja zawodniczek, które wiecie na dystansie 600 metrów, i one reprezentowały swoje szkoły w tych kwartach. My tutaj mamy tak, że jesteśmy w biegu na 600 metrów, w dwóch kwartach, w atletycznych, organizowanych przez Everdice. Kiedy biegło na 1000 metrów, to najlepszy wynik z klasów metra serdecznie przekazany. Widzimy, to już i teraz przechodzimy już do tych konkurencji technicznych i mamy dyplomy. Teraz już będziemy rozdawać dyplomy dla dziewczyn konkurencji, które też się gratulujemy. Dziewczyny za to, że tak pięknie skaczecie, a tu już niektóre z was są drugi raz na podium, czyli wszechstronnie uzdolnione w biegu, do biegu tutaj Kubińskiej Mili, która rozpoczyna święto naszego miasta, święto wiosny nad Tetą. Mamy teraz dziewczyny, kolejna kategoria, Aleksandra Strusińska, trzecie miejsce Skądal, Julia Szczotka, drugie miejsce Skądal i zapraszamy Jannę Paszkiewicz, pierwsze miejsce Skądal. I cały tutaj dziewczyny, chyba dwie. Kolejne jest forma, może w biegu górnym o godzinie 12. Par górnik wszystkich zaskoczy, złoży tutaj swoje sportowe i przebiegnie te cztery wdrożenia. Ale widzimy, że na chyba już w okolicy naszego... Ma taką potrzebę, żeby napić się wody, to tutaj są te takie wielkie banery. Bonard, firma Bonard. Proszę podejść i można skorzystać z... nie wiem, z ciepłej, zimnej wody, ale jeżeli ktoś potrzebuje, a dzisiaj pogoda jest taka wymagająca, to nie ma co zostawiać. Oficjalnie otworzył, no powiem tak, jesteśmy pierwszą imprezą gubińskiej wiosny na tej stronie, dlatego może pan burmistrz otworzy nasz gubińsko mile imieniu pana Jurka Gąsiora w takim klimacie już wiosny na tej stronie, która otwarcie oficjalnie ma być 17. Proszę bardzo. Przede wszystkim witam Państwa serdecznie. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem talentu oratorskiego pana Tomasza Kaczmarka, który świetnie prowadzi dzisiejsze zawody. Ja muszę powiedzieć, że wychowaliśmy się razem na osiedlu Barlickiego. On zawsze był pasjonatem biegania, kultury fizycznej, przebił ten sport. I dzisiaj widać, że czuję się w tym jak ryba w wodzie. Oprócz tego, że jest radnym zaangażowanym w sprawy gubińsko-gubińskie, w sprawy wiejskie również, prowadzenie piłki nożnej, wyjazdy do Lecha Poznań i tak dalej, to chyba jego największą pasją jest bieganie. A bieganie też było pasją świętej pamięci Jurka Gąsiora. Witamy wszystkich tutaj z tym związanych i cieszymy się, że taka impreza corocznie ku jego imieniu ma tutaj miejsce. Cóż można powiedzieć? Proszę Państwa, życzę, żeby wygrali najlepsi. Życzę, żeby zwyciężył dzisiaj duch sportu, ale żeby każdy też ukończył ten bieg, bo tak naprawdę trochę to tak jak na olimpiadzie, że udział jest najważniejszy. Więc każdy swoim tempem, aczkolwiek życzę, żeby faktycznie wynik był bardzo dobry. Cieszymy się z mnóstwo młodzieży tutaj z nami. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie i zaraz strzałem w niebo rozpoczniemy dzisiejsze biegi. Dziękuję bardzo. Czyli pistolet startowy przekazany panu burmistrzowi. Za chwileczkę wystartujemy już do biegu integracyjnego. Przypomnę, bieg integracyjny. Czy jest z nami tutaj sędzia? Czy najważniejsze jest to, że dzisiaj tutaj przyszliście i że chcecie w jakiś sposób zademonstrować swoją obecność. Każdy, który spróbował, a nawet ten, który spróbował, jest już zwycięzcą. Dlatego lecimy dzisiaj wszyscy w takiej klasie. Nigdy się nie podoba. Odpalenie rakiety tego z karabinków i startowego do biegu, tylko nie w stronę naszego balonu, bo może nam powietrze zejść. I ja przypomnę także, jesteśmy teraz świadkami startu pierwszego biegu naszej gubińskiej mili, bieg integracyjny. Już jest gotowy, jak pan burmistrz jako starter już odpala rakiety. Na miejsca. Start! I wystartowali, wielkie brawa. I zobaczcie, jak to się dzieje. Żółta fala, żółty kolor. Zalał naszą dzisiejszą tutaj ulicę. W okolicy
Jacy Rosmana i Pasy. Jeden teraz już pobiegli bardzo szybko. Zobaczymy, jak to szybko oni tutaj wrócą. A ja przypomnę, jeszcze tutaj troszeczkę ta chwila, te dwie godzinki, które spędzimy razem, te dwie godzinki przybiegną. To są zawodnicy z biegu integracyjnego. Większość z nich to są uczniowie szkolnego ośrodka szkolnego wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolnego wychowawczego. Także oni za chwileczkę już tam pojawią. Jak oni się pojawią, nieźle te oklaski tutaj dla niego. Wielkie brawa, jest wreszcie zawodnica. Jest super, jest pierwszy, czyli to piątka z nocki rozwoju licznego. A tam one kolejne miejsca. O, proszę, jest to nieszczęśliwy wypadek. Ale słuchajcie, tak się zdarza, ale widzicie, jest pod prewizy. Ale jest uśmiech na twarzy, że się udało ukończyć. Też jeszcze gratulacje dla tych, którzy mimo drogiego stopnia powodzenia wywrotki, to witają do końca, nie poddają się. Ja przypomnę, hasło dzisiejszego miejsca w imieniu pana Jurka Kosiora. Nigdy się nie poddawa i widzimy, jak oni są zmęczeni, ale biegną do końca. Tak, ważna jest ta piątka z nauczycielem wychowania fizycznego. To jest bardzo ważne i widzimy kolejna. Kolejni wszyscy zawodniczki i jedna zawodniczka biega. Super! I oni już mają to za sobą, oni już pokonali ten dystans. Ja przypomnę, dystans to jest około 600 metrów. Ja przodu się coś koło tego, co jeszcze nie byliśmy, ale się pamięta. Ale tutaj proszę teraz, żeby kibice nie przebiegali przez trasę biegów, ponieważ może to zakłócić nam tutaj bieg naszych uczestników biegu, a tego byśmy nie chcieli. Ale widzimy, jest chwila zmęczenia, ale jest głęboki oddech. I za chwilę kolego, zdawaj, nie poddawaj się. Wszystko i to jest bardzo ważne. I mamy nadzieję, że za rok również wrócicie do nas. Firma AZ Iwanicki, sponsor magów finansowych dla szkół podstawowych i gimnazjów. TGE Dubin, Halina Kołyszewica do Łazienka. Urządzenia. Widzicie, jaka jest radość, jakie jest szczęście. Serdeczne gratulacje dla tego tutaj naszego zawodnika, który jako ostatni dobiega do linii mety, ale twierdzę, że on jest ostatni, ale dla nas wszystkich będzie dzisiaj jako pierwszy. Widzimy, z jakimi zmaga się problemami. Serdecznie gratulacje. Denis, gratulujemy ci serdecznie. Już jesteś, zobacz, już ci zostało 5, 4, 3, 2 metry. Jesteś super, wielkie brawa. Wielkie, super. Jest Denis. Ukończył bieg, widzimy, jak się chciał tutaj. Cieszymy się, że daliśmy mu dzisiaj troszeczkę w naszym mieście i może nie tylko. Także za chwileczkę już będziemy tutaj świadkami, jak te najmniejsze sprawy, czyli ta taka największa nasza przyszłość, te maluszki, które mają 5, 4, 5 lat, oni się będą tutaj zmagać i widzimy, już wychodzą tutaj te olbrzymie. Tutaj nauczyciele przeprowadzają tych najmłodszych, a ja podejrzewam, że tutaj będzie cała fala dzieciaczków. Zapraszam serdecznie wszystkie dzieci z przedszkola, które przyszły dzisiaj i mają chęć wystartować o to, żeby stawiły się do biegu, a widzę, że tutaj jest nas coraz więcej, z tego bardzo się cieszymy. Dla nich, bo to są ci, którzy za chwileczkę będą walczyć na dystansie chyba tam 250 metrów. Znowu przy szkole tak potraktowaliśmy łagodnie tych starszych ze szkoły podstawowej. Będziemy mieli start dzieciaków z Dubiński, z tego naszego drugiego biegu, a przypomnę, później przechodzimy do kolejnych biegów o przedszkolakach, gdzie można się zeszkolować. Co biegi już w szkół podstawowych i pierwszy rozszerz to na meso. Byliśmy tutaj na otwarciu pana burmistrza, był starterem do biegu integracyjnego. Bardzo się cieszymy. Wiadomo, że obowiązki służbowe spowodowały, że pan burmistrz wyszedł na przepuścić, ale to nic nie zmieni, ponieważ jest nas tak dużo, że wyleje się na taki kolorowy telefon w paluszku. Oni będą biegły, będą walczyły do samego końca. I ja proszę o to, żeby bardzo je dokupować. One jeszcze za chwilę będą. Jeszcze w sekundę podejrzewam, że jeszcze parę sekund i już nam się wyłonią. Że to na linii starszy zapraszamy dziewczyny roku 2006 i pierwszą klasę szkoły podstawowej. Zapraszamy serdecznie uczestnicze klas pierwszych z terenu
miasta, z terenu gminy, tych wszystkich, którzy dzisiaj przyjechali tutaj, żeby zostawać tu miejsce mieli. Już widzimy, tak nieśmiało te dziewczyny wychodzą. Ale zaraz już będą, one pokażą pazur. One pokażą za chwileczkę pazur. Szybciej pokonały dystans 250 metrów, czyli jest Nikola, jest Wiktoria i nie pamiętam, i jest tam, a nagrody, dyplom i medal pamiątkowy wręcza pani Halina Gąsior, a ja zapraszam już, żeby tutaj chwileczkę pojawili się chłopcy. Proszę dziewczyny, to jest wasze pierwsze podium chyba w życiu takie, przy tak dużej publiczności, dlatego cieszcie się, pamiętajcie tę chwilę bardzo długo i zapraszamy do udziału w różnych imprezach i działaniach sportowych na terenie naszego miasta. Niech rodzice widzą, że te dzieciaczki mają w sobie potencjał sportowy i jak będą chcieli zabierać je na różnego rodzaju inicjatywy sportowe, niech się cieszą, niech rozwijają sport. Tych, którzy od... Kasper Frydrych, zapraszamy Kasperka. Kasper, jesteś u nas, jest do odebrania dyplom i do odebrania medal i puchar jeszcze. I jest chyba, jest Kasper, a ja przypomnę, dyplomy i medale wręczy pani Halina Gąsior, a chłopakom serdecznie gratulujemy, bohaterom dzisiejszego biegu przedszkolaków w kategorii, powiem głośno, chłopców, ponieważ to oni mieli swój bieg i oni to rywalizowali na dystansie 250 metrów. Wszystkie pary do góry, przyrana fotoreporterów, także serdeczne gratulacje jeszcze raz dla nich, a ja przypomnę, że w tle stoją dziewczyny, które za chwilę będą rywalizowały i wielkie gratulacje. Będę z Kasperem do tego biegu. Jeszcze troszeczkę uwaga, na miejsca. Stop i zatrzymaj, proszę bardzo. Proszę tutaj Ale ja przypomnę, że na 27 minut.
nigdy się nie próbował. Żadna przeszkoda na klasie dzisiejszego wybrania nie jest stanie przeszkodzić sobie wypełnieniu tego biegu. Także serdecznie gratulujemy wszystkim tym, którzy przekroczyli linię mety i czekamy na tych, którzy są jeszcze. Tutaj pierwsze klasisty, bo policja linii startu zapraszamy już dziewczynki klas drugich. Rodziców zapraszamy wszystkich, którzy chodzą do drugiej klasy i są dziewczynkami tutaj na linię startu. Mieszane, ponieważ tak się akurat okazało, że coś się tutaj pomieszało, że dziewczyny nie wystartowały i one wystartują razem z chłopakami i będziemy mieli bieg mieszany czwartoklasistów, czyli będą teraz biegli chłopcy z tymi dziewczynami czwartej klasy, które nie dobiegły. Także mamy tutaj starter, jest pani Halina, już jest Gąsior gotowa, także panowie czekamy na strzał i startujemy. Do pokonania jedno krążenie. Panie Mirko, szybciej! Bo to może być niebezpieczne. Żeby dobiec, żeby ukończyć bieg, żeby zwyciężyć. A ja przypomnę, biegamy dzisiaj po klasy. Nigdy się nie poddawaj. Walczymy do samego końca. Walczymy fair play. Dzisiaj w Gubińskiej Jurka Pcioska mogła zweryfikować uczestników po czwartek. Ja przypomnę, do pokonania dziewczyny mamy dwa okrążenia. Dwa okrążenia. Będziemy mogli was oglądać tutaj dwa razy. Będziemy się cieszyć. I wystartowamy dziewczyny. I'm not going to be able to do it.
się pisać. Wyleciała, to dziękuję. Dobrze, że znaleźliście, ale sobie nie poradzę. Ale widzimy dziewczyny, słońce wychodzi specjalnie dla was. Będzie można łapać brąz w trakcie biegu. Także, ale czym szybciej biegniemy, tym szybciej się opalamy. Dlatego dziewczyny, za chwileczkę będzie start. A starterem głównym do tego biegu będzie pan Andrzej Walicki, główny sponsor dzisiejszego naszego imprezu, naszej imprezy sportowej. Także panie Andrzeju, zapraszam dziewczyny na strzał, startujemy. I wystartowały uczennice gimnazjum, przypomnę, że to są również uczennice gimnazjum Pestalozzi z Niemiec, ponieważ nasza lista miała jest chwilą polsko-niemiecką, dlatego mamy naszych oni tam ze sobą też rywalizowali. Coś tam nawet chyba tam rektor wygrał na 3 kilometry. Ale tutaj widać, że chłopaki mają ostatnie wrażenie. Jest takie czajenie. Każdy ma pomysł. Chyba liczą tutaj panowie na ostatni. Witam tak za tymi pachołeczkami. Czyli proszę się odwrócić. I tam jest przy wjeździe na ulicę Konopnicką będzie nawrót. Czyli troszeczkę wam wydłużyliśmy, żeby dłużej na was patrzeć. Bo 5, 8, 7, 6. 4, 3, 2, 1, start! I wystartowali! 4 obrażenia do pokonania! I już jest od razu tempo! Tempo zanika 3:15, 3:30! Proszę zobaczyć, do pokonania 4 obrażenia! Teraz to się zrobiliśmy, wydłużyli to bardzo, ale Przemek to Barek, patrz spokojnie, przypomnę, Przemek, bardzo dobry wynik w tym maratonie w Polszczyniu. Nigdy się nie podawać i Adam tutaj goni tego zawodnika, który jest na pozycji numer 3. Tego dogoni, to jest Adama, jest twardy, to powinien go dopaść. A przypomnę, 13 kwietnia ukończył maraton na tak słynnym największym polskim maratonie, Orlen Maraton. Dlatego tu wisi mili, wisce, Przemysław Pokary, wielkie gratulacje, zostaje wszystko w Lubinie.
który przez wiele lat trenował zawodników. I mamy 5 czwarty zawodnik, biega wielkie brawa. A więc Państwa oklaskujemy tutaj 5/6 zawodnika i tą panią, która za chwilę zbiegnie na swoje ostatnie okrążenie. Jest pod Kazimie, serdeczne gratulacje. Panie Kazimie, że ostatnie okrążenie. Na pewno pan da radę, jak tam w całej pan Andrzej Panicki, główny sponsor dzisiejszej imprezy oraz pani Kalina Kąszyk, która też jest nas przyjmowała. Jak się jest ten zawodnik, który zajął drugie miejsce? Właśnie na minach Miłosz Kowalczyk. Miłosz, zapraszamy Ciebie na podium. Serdecznie gratuluję Panie Cię na stronę nagrody, rytmowy i wręczają pan Andrzej Panicki, pani Kalina Kąszyk i pan Roman Kamil. Serdecznie. Wszystkich serdecznie tutaj Kukowy przekazuje. Zawodnik i jest cała trójka, jak to fajnie podróż wygląda, jak jest 3 zawodników i oni tutaj stoją. Oliwier Bierczyński został mistrzem Polski i Jurka Kościoła. Jest medal w puchar do góry. Wszystko jest tam, jak jest powinno. Jest pamiątkowa mistrzynie. Kiwa to jest mistrzyni. Kubiński mieli Jurka Kościoła. Rok 2014. Dziękujemy. Radzone są zadowolone. Szczęśliwe. Już jest czerwiec. Już można. Teraz piękne brawo na dzieci. Przyszłość naszego sportu, także serdecznie dziękujemy. Dobrze, odejdźcie. Zapraszamy. Tak, proszę. Ale. Zapraszamy uczestników. Ale. Dziękujemy również. Zapraszamy w przyszłym roku. Cieszymy się bardzo z naszego udziału. Więc cieszymy się, że udało wam się. I to teraz zawsze jeszcze. Mam nadzieję, że wam się podobało. I że w przyszłym roku będziecie mieszani. Dziękujemy ślicznie za nasze sposoby przez pana Andrzeja Wojewskiego i przez panią Halinę Kąszyk. Także serdecznie dziękujemy. A ja przypomnę, że na pewno będziecie na następnym i szósty, które zrywalizowały na dystansie tutaj dwóch okrążeń. Serdecznie gratulacje. Naszego tutaj wielkiego pana Jerzego Gąsiora, który przez tyle lat czuwał i był, komentował tutaj ten wielka państwa. Mam nadzieję, że godnie, w godny sposób go tutaj zastępuje i że się nam na mnie z góry nie obrazi. Dobrze, także serdecznie gratulujemy tutaj dziewczynom, dziękujemy również sponsorom za obecność, za to, że sobie wrzucają nagrody. Dziękujemy ślicznie, to są siostra Ady, tak jak wypowiada pani Brzezińska, która wygrała 6 klasy. Także na terenie naszego całego kraju jeżdżą, gdzie się tylko da, gdzie są jakieś fajne biegi, tam jadą i startują. I jest tego bardzo, bardzo sympatyczne. Dlatego serdecznie dziękujemy im za ten dzisiejszy udział i cieszymy się, że w takiej obsadzie w chwili zawodnicy Europy z Gumi zdobywają
podium, czyli to bardzo się bardzo cieszy. Całe pełne uczestnicy tego biegu, przypomnę, uczestnik biegu maratońskiej, półmaratońskiej, uczestnik sztafety, podwóz, Zielona Góra, 100 km. Na szczytko Polan na pierwszy, także bardzo miło, wytrzymały człowiek, żeby każdy panie dyrektorze, ci wakacje będą tydzień wcześniej. Zapraszamy pana dyrektora Tomasza Kaczmarka na podium. Brawa, gratulacje za pierwsze miejsce. Zaraz będzie pierwszy.